Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym 24 materiale, gdzie omawiam proces tworzenia gry Fallout 2 3D. Jest to remake kultowego Fallouta 2 z 1998 roku. Ja robię tą grę od podstaw, także wszystkie mechaniki, które widzicie, oprócz grafiki, oprócz muzyki, muszę wszystko implementować, testować i wprowadzać samemu. Także mam naprawdę dużo bardzo frajdy z tego powodu, że wszystko zaczyna działać i rosnąć w oczach. Jak pewnie zauważyliście, system jest troszeczkę zmieniony, a to z takiego powodu, że Patryk Rojo-Rojewski napisał do mnie, że zechciałby być ambasadorem. Także jest to odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu, ponieważ jak część z Was, na pewno większa część z Was wie, którzy śledzą gry komputerowe, a szczególnie te z gatunku post-apo, wiedzą, że Patryk pasjonuje się tym typem gier od bardzo dawna, a szczególnie Falloutem 2. Dodatkowo jest znajomym Briana Fargo. Ciekawostką jest to, że Patryk kiedyś nagrał jedną moją grę na swój kanał, wrzucił materiał z gameplayu. 7 lat temu zrobiłem tą grę, także no, zawsze u mnie gdzieś ten pociąg do post-apo zawsze był. Ja witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Patryk Rojo-Rojewski z tej strony. Kolejna gra, której jeszcze nie było, jeśli chodzi o Royo Fun Games. I znów, to co kocham, ten właśnie rozwój, że od prostych kodów, tak, po już takie bardziej zaawansowane, gdzie hops, i przechodzimy dalej. Tak, i mamy tutaj klasę postaci zorientowaną na medycynę, na wojnę albo na przetrwanie. Kochani, możemy przyporządkować punkty. Czy tylko ja wyczuwam tutaj nutkę Briana? No, to były dobre czasy i dalej są. Idąc dalej. Wczoraj zmówiłem się z Goat Boy, który jest odpowiedzialny za tworzenie moda Talking Heads do Restoration Project. Wstępnie zmówiliśmy się, że użyję jego grafik w grze. Był zachwycony tym faktem. Oczywiście link do tego projektu, jeśli chcecie sprawdzić, dodam w opisie. Również napisałem do jego współpracownika, który tworzy głównie głosy do postaci. Także czekam na odpowiedź, podejrzewam, że pewnie się zgodzi, natomiast wkrótce dam Wam znać. Ciekawostką jest też to, że próbując znaleźć teksty do postaci, żeby ich nie przepisywać ręcznie za każdym razem, kiedy chcę prowadzić konwersacje, okazało się, że w plikach oryginalnych gry pliki są tak pomieszane, ich nazwy są tak pomieszane, że ciężko mi znaleźć postać, do której chcę znaleźć teksty. Przykładowo próbowałem znaleźć do Camerona i nie mogłem tego do dzisiaj znaleźć. Ale ciekawostką jest to, że jak pobrałem mod, to na przykład do Camerona mam tutaj wszystko ładnie, zobaczcie, wypisane i po prostu mogę skopiować wszystko i to mi dużo pomoże. Takie małe zaskoczenie. Dla mnie to jest duży bonus, będę mógł łatwo kopiować i przetłumaczyć. I zwróćcie uwagę jeszcze, że te teksty tutaj są skopiowane, ale mam też inne języki. Dodatkowo też zakupiłem taki oto soft, Dialog Designer, który generuje gotowe konwersacje, które są połączone ze sobą na takiej oto mapce, które mogą wygenerować do pliku JSON. Natomiast jest to oprogramowanie, z którego jeszcze nigdy wcześniej nie korzystałem, dlatego dopiero muszę poznać ten soft i sprawdzić, jak działa, sprawdzić, jak współgra to z grą, z projektem, ogólnie z Konstruktem 3. Także zobaczymy w przyszłości, czy będę korzystał z tego, czy będę korzystał ze swoich metod tradycyjnych, ponieważ już wcześniej, przed tworzeniem ekwipunku do tej gry, też zakupiłem add-on, który miał pomagać, natomiast stwierdziłem, że jednak wolę robić to własną, swoją metodą, niż korzystać z czyjegoś pomysłu. Sprawdźcie, jak to wygląda, i to będę właśnie rozwijał. Idzie do nas Cameron. Greetings, chosen.
I have the honor of being your final challenge. To continue in your quest, you must defeat me in unarmed combat. Shall we begin? No i podświetlają nam się pewne propozycje. Póki co działa tylko ta środkowa propozycja, opcja dialogu i możemy od razu przejść do walki. Ale oczywiście w planach już mam dodanie reszty opcji dialogowych oraz co najważniejsze, opcje dialogowe również muszą zmieniać się w miarę rozwiniętej inteligencji naszego gracza. Także to wszystko będzie miało wpływ. I to jest początek tej przygody z konwersacjami, z dialogami. No i walczymy. Dobra, możemy iść. Biegniemy od razu do wyjścia i przechodzimy na mapę świata. Idziemy sobie na krawędź mapy, pokażę wam, o co tutaj chodzi. Pierwsza nowa lokacja, jeśli zatrzymamy się. Mamy tutaj, powiedzmy, plażę. To akurat zostawiłem jeszcze z tego postu, który udostępniłem kilka dni temu. Kolejna lokacja, jeśli zatrzymamy się na przykład tutaj. Jesteśmy w takim oto górzystym terenie. Jeszcze jest jedna lokacja. Tak, o to chodziło. Tutaj jest lokacja z lasem. Także jak widzicie, zacząłem kilka rzeczy, które będę w przyszłości rozwijał. Zapraszam na itch.io i przetestowania nowej wersji gry. Do zobaczenia, do następnego, trzymajcie się, na razie, cześć.